Witam Państwa, Jarosław Imburski. Zapraszam na aktualności ratajskie. Mieli ustawić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu. Kiedy się pojawi? Szpital na Szwajcarskiej ma dodatkową parę ramion do pracy. Jest niepełnosprawna, ale pomimo tego od dziesięcioleci aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Rozmawiamy z wyjątkową osobą z Rataj. Zapraszam. Da Vinci to nazwa robota, który znalazł się na wyposażeniu Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia przy ulicy Szwajcarskiej. Robot przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów i operacji chirurgicznych. Lekarze zaczną go wykorzystywać już od kwietnia. Ma być bardziej precyzyjny od ręki chirurga i przez to znacznie ułatwić przeprowadzenie operacji. W Szpitalu imienia Józefa Strusia pojawił się taki robot. Składa się z ramion zakończonych uchwytami, podglądu z kamery oraz konsoli sterującej, z której korzystać będą lekarze, bo to właśnie oni będą sterować ramionami maszyny o nazwie Da Vinci. Nazwa Da Vinci nie jest przypadkowa. Leonardo w czasie swojego życia sprokurował taki prototyp rycerza, który był sterowany linkami, już jako symulacja nowoczesnego pola walki i stąd Intuitive, produkując narzędzia, które Państwo w przykład widzicie, które poruszane są linkami w środku, w tej cienkiej rureczce znajdują się linki stalowe, które poruszają końcówką narzędzia, a za sterowanie tej końcówki narzędzia odpowiada chirurg, który siedzi przy konsoli. O zdobycie robota w szczególności zabiegał profesor Zbigniew Kwiaz, były kierownik oddziału i kliniki urologii w szpitalu. Ja zaczynałem urologię na początku lat 70. w 70. roku i wtedy jedynym instrumentem, jakim żeśmy się posługiwali, był cystoskop wynaleziony w XIX wieku. To jest przyrząd, który wkładało się do pęcherza, zakończony żarówką. Robot na początku będzie wykorzystywany głównie do zabiegów urologicznych, ale jego możliwości są znacznie szersze. Ten aparat, który tutaj widzimy, jest najnowszym aparatem. Aparatem, który jest przeznaczony do wszystkich procedur, które są wykonywane robotycznie, czyli do zabiegów urologicznych, ginekologicznych i chirurgicznych. Jest to czwarta generacja tego typu robotyczna i te zabiegi oczywiście są wykonywane przez lekarzy, ale dużą pomocą są te roboty. Zapewniają dużo większą jakość tego zabiegu, czyli mniej powikłań i szybszy powrót pacjenta do pracy. Trzeba pamiętać o tym, że przy pomocy tego nowoczesnego urządzenia technicznego można wykonywać skomplikowane operacje z różnych dziedzin, z ginekologii, ale przede wszystkim również z chirurgii. I tym takim zabiegiem, który jest dedykowany operacjom robotowym, to są operacje jelita grubego. Robot został sfinansowany z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który przeznaczył na ten cel ponad 20 milionów złotych. Kolejne 5 milionów przeznaczył na zakup Urząd Miasta Poznania. Skrzyżowanie ulicy Dymka i Stefanii Wołynki. Coraz bardziej ruchliwe ze względu na nowe bloki i dwa duże sklepy. W związku z tym, że jeździ tu coraz więcej kierowców, zaszła potrzeba wybudowania na skrzyżowanie sygnalizacji świetlnej i lewoskrętu. Przebudowa miała zakończyć się w marcu, a powstanie dobrych kilka miesięcy później. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prace powinny się zacząć w trzecim kwartale tego roku, a skończyć wraz z końcem tego roku. Warto wspomnieć, że i lewoskręt, i sygnalizacja świetlna, która powstanie, ona będzie wykonana staraniem i na koszty inwestora zewnętrznego. A jest nim Jeronimo Martins Polska, czyli właściciel sieci Biedronka. Sklep został tu otwarty jesienią, a przebudowa skrzyżowania nie ruszyła. ZDM wyjaśnia, że kilkumiesięczne opóźnienie wynika z problemów formalnych. Mamy podpisaną umowę z inwestorem zewnętrznym, ta umowa faktycznie była aneksowana, a wynika ona z problemów związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Obecnie trwa jeszcze przygotowanie dokumentacji. Na rondzie Rataje pomimo wykonanej przebudowy nadal dochodzi do zdarzeń drogowych. O ostatnim informuje Straż Miejska. We wtorek 22 marca przed godziną 22 patrol strażników z Nowego Miasta zabezpieczył miejsce kolizji drogowej. Na zjeździe z ronda Rataje pojazd uderzył w latarnię uliczną. Strażnicy, którzy przybyli na miejsce, w samochodzie zastali tylko pasażera. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.
Powiadomiony został Wydział Ruchu Drogowego, Pogotowie Ratunkowe oraz Pogotowie Energetyczne. Do czasu przyjazdu pozostałych służb strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce kolizji. Szykuje się kolejna budowa w rejonie Ronda Rataje. Tym razem nie chodzi o bloki mieszkaniowe, ale o taki biurowiec. Wizualizacje zostały opublikowane przez branżowy serwis internetowy architektura i biznes.pl. Budynek ma stanąć pomiędzy Rondem a Centrum Handlowym Poznania. Właścicielem gruntu od 2021 roku jest firma TMTSA. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest jeszcze na ten rok. Biurowiec ma nazywać się Industrial i będzie miał 60 metrów wysokości, czyli 15 kondygnacji. Częścią inwestycji będzie podziemny garaż na 87 samochodów plus rowerownia. Budowa ma trwać półtora roku. Okolice Ronda Rataje to jednak nie jedyne tereny inwestycyjne na Nowym Mieście. Władze Poznania poinformowały, że przedstawiciele miasta byli obecni na targach nieruchomości we francuskim Cannes, gdzie szukali firm do współpracy przy zagospodarowaniu m.in. rejonów ulicy Unii Lubelskiej, Obodrzyckiej, Sarbinowskiej i Garaszewo. A spod każdej litery wyskakuje. Wiersze Anny Andrych, Zbigniewa Trzebniaka, Róży Łakatosz, mniej lub bardziej znanych poetów polskich i zagranicznych, czytali i analizowali 22 marca uczniowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących na osiedlu Czecha. Wszystko z okazji Światowego Dnia Poezji. Hanna Szeląg, poetka i nauczycielka języka polskiego, zorganizowała dla licealistów warsztaty stworzenia metafor. Zapraszamy młodzież ze szkoły do pobycia w atmosferze poetyckiej. Mamy w teatrze w przejściu rozwieszone teksty, wiersze. Mamy też je nagrane i z taką nastrojową muzyką je puszczamy. Światowy Dzień Poezji jest obchodzony z inicjatywy UNESCO. Ustanowiono go w Paryżu w 1999 roku. Celem jest promocja czytania, pisania i publikowania poezji. Ta popularyzacja, zdaniem Hanny Szeląg, jest niezwykle potrzebna uczniom w obecnych czasach. One nie rozumieją poezji. Poezja bardzo się zmienia i trochę są zniechęcone pewnie częstotliwością przerabiania wierszy, jak to się mówi, na lekcjach. Może nie ma czasu, żeby się rozsmakowały w tym bardziej, a może też inne środki wyrazu do nich przemawiają, takie łatwiejsze, wizualne filmiki. No ale próbujemy to odwrócić, bo jednak warto. Podczas warsztatów najlepsze metafory zostały wyróżnione przez jury. W jury są i uczniowie, uczennice, które piszą teksty, których teksty też tutaj są pokazane, oraz pani Julianna Barska, która jest również poetką, ale też piosenkarką. Julianna Barska, która zasiadła w jury, jest poetką i aktywistką, uczy w szkole na osiedlu Czecha. Poezja robi nasz świat piękniejszym. My uczymy dzieci wybierać piękne słowa dla pięknego życia. Stowarzyszenie Studnia Kultury Integracyjnej Barska organizuje wspólnie ze szkołą spotkanie autorskie, które odbędzie się na osiedlu Czecha 26 kwietnia. Wydarzenie okraszą występy dzieci z Ukrainy. Znów będą blubrać po poznańsku. Wraca amatorski konkurs Gwary Poznańskiej Godejcie po naszymu imienia Jacka Hałasika. Po przerwie covidowej będzie to możliwe w Domu Kultury Jędruś 22 kwietnia. Celem konkursu jest popularyzacja gwary i wartości literackie, artystyczne, no ale przede wszystkim zachęcamy do posługiwania się gwarą w życiu codziennym, ponieważ ta gwara powoli zanika, coraz mniej słychać na ulicach miasta Poznania, więc zapraszamy do Domu Kultury Jędruś, żeby posłuchać tego naszego blubrania. A oprócz tego będzie też zespół. Będzie nam towarzyszyć kapela Zawinkla i gościnnie wystąpi kabaret Afera. A w jury zasiądą znawcy gwary poznańskiej oraz twórcy wielu tekstów literackich pisanych nią właśnie. Występy uczestników będą oceniać Juliusz Kubel oraz Waldemar Kurowski. Osoby, które chcą zaprezentować swoje umiejętności przed tak zacnym jury i publicznością, powinny zgłosić chęć uczestnictwa.
Zapraszamy do konkursu osoby pojedyncze, indywidualne, które będą mogły deklamować swoje teksty i duety. Żeby się zapisać, trzeba wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać ją do nas, do Domu Kultury Jubilat. Można to zrobić listownie, mailowo, telefonicznie. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.osiedlemlodych.pl w zakładce Domy Kultury, Dom Kultury Jubilat, imprezy i wydarzenia, ale informacje też są dostępne na fanpage'ach Domu Kultury Jubilat i Stowarzyszenia Ratajskie Centrum Kultury. Organizatorami imprezy jest Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury. Partnerami są Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych i Domy Kultury Jubilat oraz Jędruś. A imprezę sfinansuje Urząd Miasta Poznania. W jednej z nowomiejskich szkół odbył się wyjątkowy turniej szachowy. Mistrzostwa niepublicznych szkół podstawowych Miasta Poznania przyciągnęły ponad 100 uczestników. Organizatorem była dwujęzyczna polsko-angielska prywatna szkoła podstawowa przy ulicy Piwnej, gdzie od wielu lat szachy są obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich uczniów. To są nasze siódme mistrzostwa niepublicznych szkół podstawowych Miasta Poznania. Siódme, dlaczego? Ponieważ przez okres pandemii no niestety trzeba było przerwać po prostu te zawody, także dopiero wracamy do tej tradycji. W każdym roku coraz więcej dzieci gra w tych turniejach, tym bardziej, że szachy stają się coraz bardziej popularne i w wielu szkołach już są wprowadzane do po prostu programu nauczania. I dlatego mamy bardzo, bardzo, bardzo liczną obsadę w tym roku w turnieju, aż 108 osób. W tym roku szkoła obchodzi jubileusz, funkcjonujemy 30 rok, a szachy na Piwnej mają 25 lat tradycji. Mój poprzednik, dyrektor szkoły, założyciel szkoły, pan Andrzej Ryfa, wpadł 25 lat temu na innowacyjny, jak na tamte czasy, pomysł, aby szachy stały się przedmiotem obowiązkowym. I tak od 25 lat Piwna to szachy, a szachy to na Piwnej to pani Kamila Dębecka-Sobierajewicz, która jest trenerem, sędzią i dobrym duchem, myślę, szachów w Poznaniu i w Polsce. Gramy w dwóch grupach turniejowych. Jedna grupa turniejowa to są dzieci klasy 0-3 i tam mamy 68 startujących. I druga grupa turniejowa są klasy 4-8, 40 dzieci, razem 108 osób. Naprawdę frekwencja jest naprawdę rekordowa i wspaniale, że tak tyle po prostu przyjechało do nas, po prostu żeby tutaj zagrać. Firma Grenke na całym świecie wspiera aktywności szachowe. Jest między innymi sponsorem największej ligi szachowej w Niemczech i we Francji, a przede wszystkim do pandemii organizatorem największego turnieju w Europie, Grenke Chess Open w Karlsruhe. Wśród tych najlepszych są również nasi reprezentacje klubu UMKS na Pięterku Poznań, gdzie większość dzieci z naszej szkoły po prostu jest zarejestrowana, szkoli się i dodatkowo uczy i później reprezentuje nasze nie tylko naszą szkołę, ale również klub UMKS na Pięterku i Dom Kultury na Pięterku w Mistrzostwach Świata, Europy, w Mistrzostwach Polski, Wielkopolski. Na lekcjach szachowych uczą nas na przykład taktyki, czyli jak szybko zareagować na niektóre posunięcia lub strategii, jak zareagować, ale wolniejsze to będzie, albo profilaktyki, jak przeciwdziałać niektórym działaniom przeciwnika. Na matematyce na pewno jest mi łatwiej, ponieważ szachy to jest jednak strategiczne myślenie i to właśnie pomaga. Zadania szachowe bardzo rozwijają umysł. Dosyć dużo czasu, tam 2 godziny dziennie zdarzy się. Zdarzy się godzina, dwie, czasami nawet pół dnia mogę nawet czasami grać w szachy. Czasami mam taką przerwę od szachu, taką kilkudniową, ale to raczej jak chce się coś osiągnąć, to trzeba, wiadomo, ćwiczyć. Na Rataje zawitał Psi Patrol. Dla niezorientowanych to popularna wśród dzieci bajka. Jednym z jej bohaterów jest pies Marshall. W czwartek 23 marca pojawił się w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Świętego Rocha. W postać psa regularnie wciela się Sebastian Kozielski, który, jak sam mówi, wygłupia się już od 5 roku życia, ale tym wygłupom towarzyszy prawdziwa działalność charytatywna. Inicjatywa powstała po wybuchu wojny w Ukrainie.
Kiedy w marcu ubiegłego roku rozpoczęła się wojna, chodziłem po dworcu w Krakowie, widziałem te dzieci z Ukrainy, które gdzieś tam leżą na podłodze. Widać, że dopiero co uciekły przed tą wojną, miały czasem jedną reklamówkę, piłkę ze sobą. No i pomyślałem, że wykorzystam swoje 30 lat doświadczenia w wygłupianiu się i kupiłem strój i zacząłem odwiedzać te dzieci. Później to się wszystko tak rozkręciło, że odwiedzam festyny charytatywne, domy dziecka, szpitale onkologiczne. Ostatnio wydarzyła się historia, że pojechałem do chłopczyka do Barcelony z Polski odwiedzić go na leczeniu, więc tak naprawdę cały czas coś się dzieje, a teraz na rok działalności wybrałem się w turnę po Polsce i codziennie jestem w innej miejscowości. Pan Sebastian, czy też raczej marszał, przywiózł dla podopiecznych domu prezenty, ale największy z nich zostanie jeszcze dostarczony. Będzie to pralka, która jest tu obecnie bardzo potrzebna. Jesteśmy bardzo zadowolone z tej wizyty tutaj w naszym Domu Pomocy Społecznej. Mamy 55 podopiecznych i to są dzieci z ogromnymi potrzebami i pralka, którą otrzymamy właśnie z tej inicjatywy, jest nam bardzo, bardzo potrzebna, dlatego że no jest to jak gdyby zaspokojenie pierwszej potrzeby tutaj, czyli zabezpieczenia czystości dzieci. Tak naprawdę najważniejsze dla mnie jest to, że zawsze pod tą maską psa jestem uśmiechnięty, jak jestem u tych dzieci, więc na pewno daje to radość. No i satysfakcję, bo też wiem, ile udało się różnych rzeczy zrobić i jest to gdzieś skuteczne, więc na pewno daje to też satysfakcję. Mieszka na osiedlu Armii Krajowej. Od 30 lat przychodzi na zajęcia fitness do Domu Kultury Jędruś. Trenuje Nordic Walking, była psychologiem i żeglowała po morzach i oceanach. Jest osobą niewidomą. Pani Jolanta Lesik zgodziła się opowiedzieć o swoich pasjach i życiu bez barier. To już będzie prawie 30, jak tu ćwiczę. Jeszcze za pana Jarka Szlandrowicza. 30 lat gimnastyki w Domu Kultury Jędruś. Pani Jolanta Lesik od 3 dekad ćwiczy pod okiem Żanety Mazanki. Jest osobą niewidzącą, jednak niepełnosprawność nie stanowi dla niej ograniczenia. Przychodzi na zajęcia sama, ćwiczy tak samo jak inni uczestnicy zajęć i dostrzega wiele korzyści z treningów. Mam jakąś kondycję, lepiej czuję swoje ciało, że nie boję się na przykład już teraz schodzenia po schodach, nie szukam gwałtownie, gdzie jest jakaś poręcz, której bym się mogła przytrzymać i bez poręczy też zejdę, jeśli te schody znam, bo czasami to w obcym terenie no to jest troszeczkę inaczej, ale tutaj to już nie ma problemu. Także jakieś wsiadanie, wysiadanie do tramwaju, coś, to już nie ma problemu. Wspomniany nieżyjący już Jarosław Szlandrowicz i Żaneta Mazanka, która do dziś prowadzi zajęcia w Jędrusiu, są prekursorami aerobiku w naszej dzielnicy. To pod ich okiem pani Jola zaczęła trenować, trafiła w dobre ręce, bo ich empatia pozwoliła realizować marzenia. Na początku była troszkę konsternacja, jak Jola się pojawiła, bo nie wiedziałam, że też tak duży problem, ale wspólnymi siłami i po prostu determinacją Joli to wszystko tak gładko poszło. I wcale nie wykonuje tych samych ćwiczeń, ponieważ Żaneta Mazanka przygotowuje różne choreografie na zajęcia, a czasem inna instruktorka przychodzi na zastępstwo. Pani Jola ćwiczy na słuch. Po tych wielu latach już wytrenowała ruchy, ale na początku instruktorzy musieli dostosować zajęcia pod jej potrzeby. Wypracowaliśmy metodę, że ja jestem właściwie człowiek, który słyszy. Jak usłyszę i zrozumiem, o co chodzi, to zrobię, a jak nie, no to trzeba jakoś inaczej, albo powtórzyć, albo pokazać. No teraz już wiele tych ćwiczeń znam, także już wiele nie potrzeba, ale jednak od czasu do czasu tam pani Żaneta mi jeszcze ręce ułoży, dlatego jestem zawsze blisko sceny, żeby nie musiała biegać po sali i mnie szukać, tylko chwyci za ręce i pokaże, o co jej chodzi. Pani Jolanta pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, lubi czytać książki i swojego kota. Regularnie zaczęła ćwiczyć na emeryturze, ale trenuje nie tylko na sali Jędrusia. Nordic walking trochę, chodziłam na takie tam jakieś szkolenia. To jest taka też specjalna metoda na szelkach. Że są, przewodnik ma szelki z przodu, a ja mam tutaj, one mi tu idą z tyłu pod pachami i jest podłączone do przewodnika. Swoich aktywności pani Jola nie ogranicza tylko do sportu. W przeszłości żeglowała po Morzu Bałtyckim, Śródziemnym, a nawet Oceanie Atlantyckim, gdzie doszło do wypadku. Taka 10-osobowa chyba grupka.
byłam ja i jeszcze jeden kolega całkowicie niewidomy. No i zastał nas nasz wielki sztorm. No także zaczęło się tam te, jak się nazywa, stery nam, sterociągi nam urwało. Łódka była bezsterowna, a było tak tam 10 do 12 w skali Beauforta. Przygoda zakończyła się szczęśliwie. Pani Jola chętnie opowiada o swoich eskapadach. My życzymy dużo zdrowia i energii, by realizować plany i marzenia. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 30 marca, jak zwykle w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.